właśnie przed samym wyjazdem do Międzygórza. Wspaniała rzecz się stała po prostu. Spieprzył się interkom u Reni. Rozmowa nie będzie możliwa. Godzina 40 opóźnienia z wyjazdem przez zepsuty interkom, który próbowałem naprawić. Wszystko mamy? Właśnie rozpoznał mnie jeden z widzów kanału. Pozdrawiamy pana, który nas rozpoznał. A jesteśmy gdzie? Sobieseki. Romanów Sobieseki. Wychodził pan ze stacji benzynowej i powiedział, że nas kojarzy. Miłe. Jak tam? No dobrze. Ciepło przede wszystkim się złożyło, bo już był moment, że było tak. Ten chuj się popsuł. No, straszny to jest, obrzydliwie straszny. Mamy przerwę na śniadanie. Dlaczego to mój się zepsuł, a nie twój na przykład? Berlinki, bułka. To nie ma znaczenia. Czyli taki hot dog, że trochę taniej i nie ugrzany bez sosu. Ja wiem, czy tak dużo taniej? No ale za to ile hot dogów było? Tylko, że na zimno. No tak jak mówiłem, pozdrawiamy pana, który nas ogląda na YouTubie. Tak, pozdrawiamy. Mam nadzieję, że pan ma zasubskrybowany kanał. Nasz. Dobra, kończymy śniadanie. Mamy jeszcze parę minut na papieroska i spadamy. Lecimy sobie dalej. Zatankowani. Spokojniejsza głowa. Słońce wychodzi. Z Renią pogadać nadal nie mogę. Mój interkom nie ruszył i pewnie już nie ruszy. Trzeba będzie uzbierać na lepsze interkomy. Może po roku nie padną. Pozostało 234 km. Jak na razie jedziemy samymi wioskami. Zupełnie alternatywne drogi. Ale mi to odpowiada. Nie wiem, czy Reni, nie mogę spytać. Ale mnie boli ten interkom. Grabów nad Prosną. km do celu. Przejechane 101. A my na Wieruszów. Interkomów nie było, energetyk był w tym sklepie. Taki z obrazkami. A, bo to Boże Ciało było. Renia przysypiała już i spadała z motora. Ogólnie to my nie pijemy takiego typu. Ja tego nie lubię. Ale sytuacja mnie do tego zmuszała. Czy tam ile jest w tym? Zapłaciłaś ile za to? Tak, cena wskazuje. No, grosik więcej. 4,50. Tak. Przepłaciłaś. Były interkomy, ale co? Dzień wcześniej zostały sprzedane. Aha, się spóźniliśmy. Mogliśmy wczoraj wyjechać. A no, mogliśmy. Papierosek też? Śmigamy dalej. 189 km.
Muszę zatankować. No pić napoju. Stań na jednej nodze. A co to ja, kurwa, bocian? Chce mi się pić, siku? I nie, memuli, i bym se zajarał. O nie, nie, nie. Gotowa do drogi? Ruszamy z tej opuszczonej stacji. Może po dłuższym przytrzymaniu ma jakiś reset. Chyba nie. Chyba czas na przerwę, mimo wszystko. Biedrzychów. Aż mi się marzyło zatrzymać. Lole guszaty. Lole guszaty. No lole guszaty. Jaki lole guszaty? Jezus, ja mówię, co ty do mnie gadasz? Ja mówię o tym lolku uszatym. Ja myślę. Biedrzychów. Ja myślę, że to jest Biedrzychów. I przystanek ciekawie otynkowany. I co tu? Kupa. Gówno. Co jest na przystanku? Lole guszaty. Nie, gówno. Naprawdę. Biedrzychów, Wiązów. Ej, fajnie się jedzie. Śmigamy dalej. Czekoladka w Biedrzychowie. Różniczka. Właśnie wjeżdżamy do Międzygórza. Do celu zostało 3-7 km. Aleja drzew. No i hotel. Tam zobaczymy, co dalej. Dotarliśmy. Renata chciała zawsze spać osobno, bo ja chrapię. No to będzie po osobno. Powinna być jeszcze taka ściana zagłuszająca. Powinno jej tym razem pasować. Idziemy na obiad, o kolację?
jak smakuje? Moje też. Za to 35 zł. Tak kurwa pęknie. A się najem. Trzecie danie jest. Znaczy jest dobrze. Niby już taka najedzona była, nie? To jest tylko taka ugryziona jest skóra. No bo chciałam udawać, że to nie moje frytki, tylko twoje. Co teraz robimy? Właśnie, już nie? Gdzie tak pędzisz, Ryszardzie? Ale wiesz co? Przeliczali nam, ile zażarliśmy. Tak? No. Na pewno nie. Wyszło, że zjedliśmy poza 3 dychy. Bo tyle skasowali. 6 dych. Janusz. Szkoda, że to nie jest z Biedry reklamówka. I sandały jeszcze. Sandałów brak. Browary są. Już tam nie są browary, tam jest pieczywo. Nie kręć mi na głowę. O, tak chciałam właśnie kufel kupić, jak miałam 4 ale było. Flaszki. Kto ze sobą nosi, ten się nie prosi. Wychodzi na to, że między burze wygląda pięknie o każdej porze roku. Lubię, jak jest dużo ludzi, ale nie ma dużo ludzi. Lubię, jak jest mało ludzi. No ja też. A jakie masz przełożenie? 4x3. Przełożenie mam. Taki właśnie był plan. Usiąść blisko wodospadu i robić nic. Zrobiliśmy sobie selfika. Dobra, wam też zrobię zdjęcie. Robię oglądającym zdjęcie. Zrobiłem wam zdjęcie. Nie uwierzycie, co się stało. Srak na mnie naptakał. Kurwiel przyleciał tu się wysrać. Po prostu na mnie. A on też siku zrobił chyba, bo to jest mokre. Czyli dwójeczka. Dwójeczka i jedyneczka jednocześnie. Co mam z tym zrobić? Do domu. Nie umiesz tego mówić. Ja to robię lepiej. Dobranoc. Dobranoc.